No to witamy wszystkich 4 lutego 2023 na Żantoli. Pierwsza wieczorna skrajda. Jadę na wyciągu Faturka, słuchajcie, 4 lutego 2023, wieczorno skrajza na Żantoli za 60 zł. Taka oto promocja, temu, że Żantolia w tym tygodniu uruchomiła właśnie te wieczorne skrajzy. Wcześniej nigdy tutaj czegoś takiego nie było, z wyjątkiem tego dolnego odcinka Solisko. Genau, Żantolia. A co jo, mój cień. Żantolia jest czynna do 20.30, od 17.30 do jutra jeszcze w zasadzie, bo od 1 lutego do 5 włącznie. Ten wieczorny karnet kosztuje 60 zł, potem już będzie ponad 100. Także ten, kto nie skorzystał, to jest stratny. Widzicie, jak to tu oświetlili. Wszystko. No i fajnie się jeździ nawet. Nie ma źle. No, tutaj ta druga część Faturki nie jest oświetlona. Faturka jest oświetlona eno do Orczyka, a tak poza tym to jest wszystko oświetlone. Widzicie, że nawet wyciąg.
Także bardzo dobry pomysł i oby tak dalej. A to jest moja pierwsza wieczorna skirajza od dłuższego czasu. Kiedyś my częściej jeździli na takie wieczorne skirajzy na Palenice między innymi, więc no przeszliśmy od pewnego momentu na dzienne skirajzowanie, ale też te wieczorne skirajzy były realizowane w tygodniu. Wówczas my po prostu nie za bardzo przepadali za takim weekendowym jeżdżeniem. No, w tygodniu jest to możliwe tylko i wyłącznie po pierwszej zmianie, nie? Bo jak ktoś idzie na drugą zmianę, rano jechać, czy przed nocką, czy po nocce zaraz, no to jest już ekstrema, ale po pierwszej zmianie jeszcze nie ma tak najgorzej, aczkolwiek po tej pierwszej zmianie zawsze żech jeździł na Palenica. Dobra, nie będę dużo gadać, jeszcze nagrą wą zjazd z wierchu trasą czerwoną, bo jak na razie to była faturka, czyli górny odcinek trasy niebieski. No a teraz będzie czerwono. Wyjeżdżamy pomału do wierchu. Słuchajcie, jeszcze taka informacja do mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice, gminy Chybie i gminy Strumień. Słuchajcie, jest dostępna już książka pana Zdzisława Nowrotka Zarzecze. To jest książka wydana z okazji 800-lecia od założenia Zarzecza, czyli miejscowości, która jest zalota wodami jeziora Goczałkowickiego. Bardzo fajne książki pisze pan Nowrotek. To jest emerytowany dyrektor mojej podstawówki, słuchajcie. I generalnie rzecz biorąc, jest też tam mój współudział w tej książce, chociaż taki bardzo minimalny. A mianowicie są też tam moje zdjęcia i na jednym zdjęciu ja też jest w książce. Słuchajcie, no trafiłem do książki, byłem w gazetach, to na filmach w internecie, to w końcu trafiłem do książki, za co też panu dyrektorowi serdecznie dziękuję. I cieszę się, że mogłem mu też użyczyć swojego archiwum. Są to zdjęcia z 2002 roku. Kiedy my tam chodzili, jak nie było wody, bo był remont zapory. Dobra. O, Kubala, firma producent narzędzi budowlanych. Jest nowe Kubale, ale innego. No to jeżdżamy przez wodą trasą.
Zadziałasz? Zrealizowaniu na życiu. To jest ta moja fiesta. Tam jest lód bieleński. Mam czym posypę. Ja. Tak to wygląda, słuchajcie. Ta Santoria oświetlona. Ja wam dziękuję za dzisiaj. Czymcie się i przyjeżdżajcie na Santoria też wieczór. I czymcie się i do zaś.